Ewa, proszę mi powiedzieć, jak pani córka Nicole czuje się po przeszczepie nerki? Czy leczenie się udało i czy idzie ku lepszemu? Po drugim przeszczepie, drugi przeszczep się nie przyjął. Także obecnie czuje się dobrze. Jest na dializach, ale no niestety ten drugi przeszczep się nie udał. Ale rozumiem, że kilka lat funkcjonowała z tą nerką i dopiero teraz okazało się niedawno, że jednak ten przeszczep się nie udaje. Nie, pierwszy przeszczep był udany i funkcjonował parę lat, natomiast drugi przeszczep po pół roku niestety nerka poszła do kosza. Jak lekarze to wytłumaczyli? Co się nie udało? Dlaczego tak się zadziało? O, to jest bardzo, bardzo skomplikowana sprawa i tak naprawdę lekarze nie są w stanie zdiagnozować, dlaczego nerka krzepnie, ale nie chciałabym się zagłębiać w szczegóły tego. Ale rozumiem, że jest szansa na to, że jednak pani córka zostanie wyleczona. Rozumiem, że tutaj rozwiązaniem byłby po prostu kolejny przeszczep. Na razie jest ten etap dializ, ale... My musimy się nauczyć żyć z tą chorobą, dlatego że Nika albo będzie na dializie, albo będzie po przeszczepie. To już jest po prostu, tak będzie wyglądało jej życie. Natomiast oczywiście będziemy dążyć do kolejnego przeszczepu. Najpierw musimy zdiagnozować, dlaczego te nerki krzepną. Rozumiem. No, trudne momenty przed Państwa rodziną, ale mimo wszystko wiem, że Pani jest taką urodzoną fajterką. Pani zawsze walczyła o córkę i zawsze dodawała jej otuchy. Mam nadzieję, że i tym razem tak będzie. No i wszystko się po prostu jak najlepiej już niedługo skończy. Nauczyłyśmy się z tym żyć i tak naprawdę teraz jest dobry okres, dlatego że nic się złego nie dzieje. Są dializy i jest spokojnie. Jak Nika nie jest w szpitalu, to nie jest źle. Każdy dzień jest do przodu. Jeszcze tylko dopytam, Pani Ewo, czy ten drugi przeszczep to jest ten właśnie przeszczep i ta nerka od Przemka Salety, czy to jest jeszcze kolejny zabieg? Nie, to była nerka od dawcy ze zwłok. Czyli ten pierwszy przeszczep... Rodzinny. Pierwszy przeszczep był rodzinny od Przemka, a drugi przeszczep był ze zwłok. Rozumiem. I na kilka lat wystarczył, tak mówiąc kolokwialnie, ten przeszczep? Pierwszy przeszczep działał 5 lat, drugi się nie przyjął.